Tak, no na pewno Ruch był faworytem tego spotkania. Nam to nie przeszkadzało, mieliśmy swój plan. Przede wszystkim stracili bramki. Myślę, że od początku tego roku jakoś nie tracimy tych bramek, a w końcu strzeliśmy tam jedną więcej od przeciwnika i na wyjeździe. Graliśmy chyba znacznie lepiej niż w dwóch poprzednich, bo w poprzednich spotkaniach myślę, że gra nasza to była poniżej chyba krytyki. Dzisiaj było troszkę lepiej. No ale niestety trzeci mecz w łeb i nie wiem, no chyba trzeba będzie w szatni, delikatnie mówiąc, pierdyknąć drzwiami, bo to już przestaje być śmiesznie. Po sześciu gdzieś tam wygranych fajnie było, nagle trzy porażki i nie wiem, tak jakby to nie był ten sam zespół. Myślę, że tak to można określić. Większość meczu my dyktowaliśmy warunki. Niestety zdarzyło nam się zagapienie i kosztowało nas to utratę bramki. Nic, co możemy teraz zrobić. Następny mecz dopiero gramy za prawie 10 dni. Także teraz na pewno będziemy musieli trochę przeanalizować te nasze ostatnie mecze. I głowa do góry i mam nadzieję, że w kolejnych spotkaniach odniesiemy już zwycięstwo. Być może było po naszej stronie, no ale karny ewidentny, więc tutaj wydaje mi się nie ma dyskusji. Sytuację w pierwszej połowie też mieliśmy, no Ruch nie wiem, czy miał takie kolory. My musimy sobie przypomnieć sytuację, jak Fabian nazwał Pawela, więc być może szczęście, ale być może zasłużyliśmy. Na pewno każdy z nas musi zrobić szybko rachunek sumienia, bo czekamy na jeszcze dwa mecze i na pewno nie stoimy na pozycji jakiejś tam spalonej. No ale co? Ciężko cokolwiek powiedzieć, bo tak jak mówię, no wszyscy liczyliśmy. Dzisiaj będzie przełamanie. Przede wszystkim dobry mecz w naszym wykonaniu. No niestety, po raz kolejny zawiedliśmy siebie i chyba kibiców. My musimy patrzeć przede wszystkim na siebie. Patrzyliśmy na siebie, jak byliśmy w dole tabeli. I wszyscy nas skazywali na same porażki. Także teraz też będziemy patrzeć na siebie po tych trzech niepowodzeniach. I mam nadzieję, że się odbudujemy. Tak, na pewno przyda nam się to zwycięstwo, szczególnie na wyjeździe, czego nam tutaj, jak pan wspomniał, brakowało. I z meczu teraz na mecz myślę, że powinniśmy uwierzyć w siebie i pokazać, że potrafimy grać. Co? Zostaje dwa mecze i na pewno nikt głowy gdzieś tam nie spuśćcie, wręcz przeciwnie. Mam nadzieję, że te dwa mecze zakończymy jakimś dorobkiem punktowym. Bardzo krótki. No w końcu chcieliśmy zdobyć trzy punkty, bo dokonaliśmy tego w pierwszym meczu w tym roku u siebie z Widzewem na wyjeździe. Nie mieliśmy tego zwycięstwa i z takim zamiarem przyjechaliśmy. Początek był nerwowy, bo nie graliśmy tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Po raz kolejny, później po 20 minutach troszeczkę to lepiej wyglądało, pracowaliśmy, strzeliliśmy w słupek i dobrze, że ta bramka upragniona padła, zagraliśmy na zero i ta bramka jedna zdecydowała o tym, że to my mamy trzy punkty i to jest jakiś kolejny mały krok w kierunku utrzymania. Jeszcze tych zwycięstw i punktów potrzebujemy i trzeba w najbliższy piątek ponownie grać ze Śląskiem, następny trudny przeciwnik i oby był to też piątek dla nas szczęśliwy, tak jak i dzisiaj. Ľahko sa hovorí tu pred vami, dziennikarzmi, keď sa vyhráva. Horšie to je, keď sa prehráva, ale aj také sú situácie, takú máme teraz. Neodohrali sme vôbec dobrý meč, mali sme tam problémy s tými kontúziami v tom týgodňu. Pred mečom to vyzeralo ešte bardzo zle s Malinom. Tam to bolo pýtanie, či vôbec Benže môcť hrať, nakoniec hral. Dá sa povedať, že Malina aj s jednou nohou bol našim najlepším pivkažem, takže to hovorí o všetkom a ja som sklamaný z celej našej ofenzívy od Jankovského cez Vlodyku, cez Filipa Zdažinského. To už tretí meč ofenzíva vôbec nefunguje, preto tie meče prehrávame. A už som im to ako povedal tie, že dlho sa už na to dívať nebudem, ako hrajú, takže určite tam budú zmeny a snáď aj oni si uvedomia, že takto sa neválčí. To nedá sa len prísť na boisko a hrať si tam, trošku sa prísť pobaviť, ale tam
extraklasa to je aj válka a Podbeskidze vyhralo preto, lebo válčilo viacej ako my a to ma boli najviac, že niektorí pivkáři si asi neuvedomujú, že o čo tu ide, že ide o meno klubu, ide o meno všetkých nás a keď sme si nejaké to meno spravili, tak ho nemôžeme takouto hrou a takýmto prístupom ľahko stratiť. Takže z toho pohľadu sme to aj teraz tým pivkážom tam povedali a ideme ďalej, takže asi toľko len.